dzisiaj mam dla Was filmik z ulubieńcami miesiąca. Jest przedostatni dzień czerwca. Co prawda nie wiem, kiedy filmik uda mi się wrzucić, ale nagrywam go 29 czerwca. I chciałabym Wam pokazać kilka produktów, które wyjątkowo lubiłam sobie w tym miesiącu. I myślę, że będą one na tyle interesujące, że w zasadzie większości, no wszystkich nie, ale większości na pewno nie widzieliście u mnie nigdy, jeżeli chodzi o mój kanał na YouTubie, tak więc mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodoba. Zacznijmy może od pielęgnacji. Pierwszym produktem z pielęgnacji, o którym chciałabym Wam powiedzieć, to jest krem do rąk. Krem do rąk z firmy, o której do tej pory nie słyszałam, a poznałam ją dzięki temu, że dostałam ten właśnie produkt na zlocie blogerek, który odbył się 1 czerwca w Warszawie. Ja o tym zlocie pisałam już na blogu, tak więc ci, którzy mnie śledzą, wiedzą, o co chodzi. I to jest krem do rąk z 20% masłem z Shea z The Secret Soap Store. Tutaj jest na dole ta nazwa, mam nadzieję, że powinno być dobrze widać. Ja mam tą wersję z pasiflorą, tak jak widzicie, to co charakteryzuje ten produkt, to co ja bardzo w nim lubię, to jest jego zapach. I dla mnie jest on po prostu bajeczny, słodki, taki w 100% mój. Troszeczkę mi przypomina któreś z perfum, które kiedyś miałam, ale teraz nie jestem w stanie sobie odtworzyć, które to były perfumy. On kosztuje około 17-18 zł. Ja oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani, link podam Wam na dole do tego sklepu. Natomiast ten konkretny produkt ostatnio nie był dostępny w ich asortymencie. Jestem tym dosyć zaniepokojona, bo na pewno będę chciała go kupić ponownie, gdyż naprawdę krem mi się podoba. Dlaczego? Wiem, że nie na wszystkich tak działa, natomiast dla mnie to nawilżenie jest faktycznie bardzo dobrze i porównywalne z tym, co dają mi kremy z L'Occitane, L'Occitane. Już teraz mnie poprawiacie, jakkolwiek bym tego nie powiedziała. Tak więc na mnie ten krem bardzo dobrze się sprawdza. On ma pojemność 70 ml, więc tutaj jest dużo bardziej, wychodzi lepiej ekonomicznie, dlatego że jest go dużo więcej za dużo mniejszą cenę i ja serdecznie go polecam, bardzo mi się podoba. On dodatkowo przychodził w takim fajnym, organicznym, kartonowym pudełku, które specjalnie sobie właśnie zatrzymałam. Drugą rzeczą pielęgnacyjną to też jest rzecz, o której pisałam na blogu nawet całkiem niedawno. Natomiast to jest rzecz, której przyznam szczerze, sama bym sobie pewnie nie kupiła i nigdy więcej nie kupię. To jest balsam do ciała z dr Ireny Eri z tej serii Spa Resort. Na temat tej serii już kilka dziewczyn na YouTubie się wypowiadało i ja też opublikowałam notkę na swoim blogu z recenzją tego balsamu i jeszcze drugiego, który oddałam swojej przyjaciółce i ona go zrecenzowała właśnie dla Was na potrzeby mojego bloga. Jeżeli chodzi o ten produkt, to co mnie bardzo w nim urzeka, to jest jego bardzo specyficzna konsystencja, taka półżelowa, półkremowa. On wygląda w ten sposób, jak widzicie, już bardzo niedużo mi go tutaj zostało. Jest bardzo specyficzny. Nie miałam nigdy produktu o takiej konsystencji. On pozostawia na skórze po rozsmarowaniu taki efekt, jakbyśmy mieli mokrą skórę. Momentalnie się wchłania i właśnie problem z nim jest taki, że przez to, że on się tak momentalnie wchłania i w zasadzie nic po nim nie zostaje, to ja mam wrażenie, że to nawilżenie nie jest do końca takie, jakbym chciała. Ma fenomenalny zapach. Ja mam tą wersję Indonezja. Mojej przyjaciółce oddałam Toskanię, ponieważ jest fanką ogólnie Toskanii, chciałabym tam kiedyś pojechać. Natomiast ja mam właśnie ten i zapach jest naprawdę boski, bardzo mi się podoba. Ale tak jak mówię, pewnie sama bym go sobie nie kupiła i też go nigdy więcej nie kupię, bo po prostu jest za drogi. On kosztuje niecałe 120 zł, co jak na 200 ml balsam to jest bardzo dużo, no ale po prostu tak jak pisałam na blogu, nie jestem w jego grupie targetowej, to nie jest seria przeznaczona dla osób takich jak ja, dla mnie skierowana jest bardziej seria Liren, jeżeli chodzi o laboratoria Eris. Kolejna rzecz z pielęgnacji to jest już coś, co dostałam w moim blogboxie, którego tym razem przygotowała dla mnie prowodyrka całego zamieszania, czyli Obsession. I tutaj szczególnie ulubiłam sobie, jeżeli chodzi o pielęgnację, balsam do rąk z Balei, malinowy, który właśnie ma taką fantastyczną formę pompeczki i bardzo dużą pojemność 300 ml. Jest dla mnie fenomenalnym rozwiązaniem i od poniedziałku wyląduje u mnie na biurku w pracy, ponieważ myślę, że to będzie dla niego najlepsze miejsce. Tym bardziej, że właśnie w ten weekend się przeprowadzam, więc będę miała zupełnie inne warunki, ale za to Wy będziecie mieli lepszą jakość filmików, ponieważ będę miała lepsze warunki, jeżeli chodzi o oświetlenie. Ale wracając do tematu,
Fantastyczny zapach, który bardzo mi się podoba, leciutka konsystencja, która super szybko się wchłania. Jeżeli chodzi o nawilżanie, to jest to raczej taka bardzo doraźna pomoc, coś takiego na szybko przy przekładaniu papierów, o, dlatego stwierdziłam, że będzie idealny do pracy. Ja bardzo lubię niemieckie kosmetyki i na pewno też nie był jakoś bardzo drogi, jeżeli chodzi o stosunek jakość-cena. Szkoda, że marka Balea jest w Polsce niedostępna, ale jeżeli macie okazję, to ja Wam go serdecznie polecam. I tutaj płynny ruchem przejdziemy do kolorówki, ponieważ dostałam jeszcze 4 produkty kolorowe, 4? Nie, 5. 5 produktów kolorowych, o których chciałabym Wam opowiedzieć. Pierwszy z nich to też jest moja zdobycz blockboxowa, którą też przygotowała dla mnie Obsession i bardzo się z niej cieszyłam, bardzo. Dlatego, że ja bardzo chciałam to coś wypróbować i przekonać się właśnie tak jak teraz, jak bardzo jest to fajne. To jest pomadka z Celi. To jest ta seria Nude, o której na pewno słyszeliście. To jest tak w zasadzie pomadko błyszczyk. Tak to jest opisane. Zobaczcie, jak ona już wygląda. U mnie ją maltretuje cały czas. Piękny kolor. Naprawdę bardzo mi się podoba. Zresztą zaraz Wam go pokażę. Tak prezentuje się na ręce. Jak widzicie, pięknie się błyszczy, naprawdę jest bardzo fajny. Bardzo jestem zadowolona z tej pomadki. Mój odcień to jest oczywiście odcień 604, to jest chyba ten taki najbardziej popularny. Bardzo ładnie wygląda na ustach, nie podkreśla stuchych skórek, przepięknie pachnie winogronami. Ma bardzo ładne opakowanie, co dla mnie też jest plusem. No i po prostu mogę się na temat tego produktu wypowiadać w samych superlatywach, oprócz tego, że dla mnie jest ciężki do zdobycia, to nie widzę żadnych jego wad. Kolejnym produktem do ust jest też coś, o czym stosunkowo niedawno pisałam na swoim blogu. Jest to błyszczyk z Yoko, to jest ta ich najnowsza seria Marrakesh Dream. Ja mam odcień akurat 97. Przyznam Wam się szczerze, że w pierwszej chwili ten kolor mnie troszeczkę przeraził, dlatego że jak widzicie, on jest taki dosyć soczysty różowy, chociaż myślę, że tutaj kamera troszeczkę go gasi, na żywo jest bardziej taki intensywny. Natomiast co mi się szczególnie w nim podoba, to przede wszystkim to, że jest to odcień kremowy. Nie ma tutaj żadnych drobinek, co jest dla mnie bardzo dużą zaletą tego produktu. On na ręce wydaje się bardzo intensywny, natomiast na ustach aż tak bardzo intensywny nie jest. Możecie to zaobserwować w notce na moim blogu, bo tam robiłam swatch zarówno na ręce, jak i na ustach, więc tam ta różnica jest dosyć widoczna. To, co bardzo mi się również podoba w tym produkcie, to, że daje bardzo fajną taflę na ustach bez żadnego sklejania ich, więc tutaj kolejny plus. I tym razem, jak poprzednie błyszczyki z Yoko, spodobały mi się, ale ta liczba brokatów w nich bardzo mi przeszkadzała. Tak tutaj, jeżeli chodzi o ten produkt, to w zasadzie nie mam większych zastrzeżeń. Naprawdę z przyjemnością używałam go w tym miesiącu. Kolejną rzeczą, która bardzo mi się spodobała, to jest coś, co dostałam w paczce od Karoliny, o której mówiłam Wam podczas jednego z moich ostatnich filmików ze zdobyczami, natomiast tejże konkretnej rzeczy zapomniałam Wam pokazać. I to jest maskara z Yves Rocher, ta Sexy Pulp, której miniaturka była w ostatnim Glossy Boxie, dlatego też ja tej miniaturki nie używałam i będzie za jakiś czas dla Was do rozdania. To jest maskara, która teoretycznie ma nam pogrubiać rzęsy, natomiast ona w zasadzie taka nie jest. Dlaczego ją lubię? Dlatego, że daje mi bardzo fajny, naturalny efekt na rzęsach, pięknie je rozdziela, ona ma taką charakterystyczną szczoteczkę, która wygląda w ten sposób, jak widzicie, jest zwężona w środku. Bardzo fajnie się na moich rzęsach sprawdza, wszystkie je bardzo ładnie chwyta i oprócz tego, że tak jak mówiłam, dobrze je rozdziela, to jeszcze moje bardzo ciężkie do współpracy rzęsy bardzo ładnie podkręca. Tak więc dla mnie to jest wielki plus, jeżeli o nią chodzi. Dodatkowym plusem jest to, że w zasadzie się nie rozmazuje, pomimo że mamy teraz straszne upały. Ja też cały czas bardzo dużo siedzę przed komputerem, no bo przy komputerze przede wszystkim pracuję. To mimo wszystko bardzo, znaczy wcale w zasadzie nie zauważyłam żadnego efektu pandy, jeżeli chodzi o moje policzki, co przy innych duszach zdarzało się notorycznie. Tak więc jestem z niej bardzo zadowolona i wychodzi na to, że po prostu maskary z Yves Rocher bardzo dobrze się na mnie sprawiają, ale nie musi tak być z Wami, ja po prostu jestem z niej mega zadowolona. Przez ostatnią rzeczą jest podkład. Podkład, do którego sama bym nie sięgnęła, podobnie jak do tego balsamu, ale do którego bardzo się przekonałam. To jest podkład z Under 20, ten antiakne. Ja mam go w odcieniu 120, Natural Matte chyba.
120 Natural Matte. Powiem Wam tak, to jest drugi raz, kiedy ja miałam przyjemność dostać ten produkt. Za pierwszym razem przekazałam go w inne ręce, dlatego że wydawało mi się, że ja i seria Under 20, mnie by się przydała teraz seria raczej Under 30, a nie 20. No ale cóż. Wydawało mi się, że to po prostu nie jest kosmetyk dla mnie, tymczasem skusiłam się. To, co pierwsze uderza mnie, jeżeli chodzi o ten kosmetyk, to to, że on ma bardzo fajny cytrusowy zapach. Nie spotkałam się jeszcze z tym, żeby podkład do twarzy miał cytrusowy zapach, co jest no zaskakujące, ale dodatkowo jak dla mnie bardzo przyjemne. Natomiast podejrzewam, że też nie dla wszystkich, nie wszyscy lubią perfumowane kosmetyki. Mnie osobiście bardzo się to podoba. Daje bardzo fajne wykończenie na buzi, jest taki bardzo naturalny. Akurat ten kolorek, który ja mam, bardzo fajnie do mojej buzi się dostosowuje i używałam go w tym miesiącu. W zasadzie cały czas nie używałam niczego innego. Jedyny zarzut, jaki mam do tego produktu, to opakowanie. Po pierwsze, denerwuje mnie to, że nie widzę, ile mi jeszcze produktu zostało. Lubię to wiedzć, bo w razie, gdybym na przykład używała tylko tego i nie miała żadnego zapasu, no to jeżeli on mi się skończy, to skończy mi się niespodziewanie i mogę któregoś razu zostać kompletnie bez podkładu, tak? Druga sprawa jest taka, że pompka, trzeba nauczyć się jej używać, bo ona, ponieważ ona za jednym takim naciśnięciem do końca bardzo dużo tego produktu z siebie wydostaje i no i w zasadzie moim zdaniem wystarczy połowa tej pompki, żeby całą twarz sobie pokryć. Ale summa summarum, produkt jest naprawdę fantastyczny. Będę go polecać cały czas i wiem, że nie tylko ja jestem nim zachwycona, bo wiele innych dziewczyn też bardzo pozytywne opinie na jego temat wydawało. Jeżeli macie okazję, spróbujcie. Dla mnie jeden z lepszych produktów w tej kategorii. No i ostatnia rzecz, która jest tak naprawdę odkopana troszeczkę, ponieważ to jest coś, co ja kupiłam rok temu i co teraz ponownie zaczęłam używać. To jest paletka ze Slika. To jest ta limitowana edycja, niestety, Paraguaya. Dlaczego niestety? Bo to jest chyba paletka ze Slika, która do tej pory z tych wszystkich, które miałam, najbardziej mi się spodobała i jakoś najbardziej serdecznie do niej podchodzę, jeżeli mogę tak to ująć. Tak jak widzicie, tutaj jest to dobrze pokazane. Dwa cienie używane przeze mnie nagminnie. Ten brązowy u góry, to jest chyba Bittersweet Oleja, dobrze pamiętam. Używam cały czas w zasadzie do wypełniania swoich brwi. Natomiast jeżeli chodzi o ten jaśniutki tutaj na dole, to jest chyba Sandstone. I jego używam na całą powiekę. I tak właśnie prezentuje się mój makijaż cały czas. Przez cały miesiąc w zasadzie. Codziennie praktycznie maluje się tak samo, tylko kreska, jeżeli chodzi o eyeliner, się zmienia. No i raz też użyłam chyba w poprzednich filmikach jakoś troszeczkę sobie zmieszałam te dwa pomarańczowe tutaj na dole i dałam je w załamanie, ale to jest wszystko. Cały czas używałam tej paletki i powiem Wam tak, że ja ostatnio cieni za bardzo sobie nie kupowałam, ponieważ mam tych cieni w dalszym ciągu bardzo dużo. Dlatego też nie uzupełniałam swojej kolekcji, jeżeli chodzi o palety Slika, ale kuszą mnie te dwie takie neutralne, które pojawiły się jakiś czas temu. Nie powiem, że najnowsze, bo one już od jakiegoś czasu są na rynku, ale mimo wszystko dla mnie są dosyć nowe, czyli ta O Naturel i O So Special. I może za jakiś czas jedną z nich sobie sprawię, ale na razie ta służy mi bardzo dzielnie i naprawdę w tym miesiącu wyjątkowo się do niej przywiązałam. Dobrze, to jest wszystko, jeżeli chodzi o moich ulubieńców miesiąca. Jak zwykle filmik wyszedł długi, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia kolejnym razem. Buziaki, pa, pa.